Wygląda na to, że jestem ostry. Many? About? 148. Dzisiaj zrobimy test aplikacji 148 w warunkach bojowych. Mam ze sobą miniaka. Dużo osób mówi o tym, że rwie sygnał. Jestem w takim miejscu, że możemy naprawdę ładnie przetestować, bo widzę tutaj na odległość około kilkuset metrów. Mniej więcej mam pola przed sobą gdzieś na odległość może 800 metrów nawet. Możemy śmiało polatać, nie za wysoko, na 20-30, ale doskonale mam zarys, dzisiaj jest bardzo dobra widoczność. Możemy śmiało sobie tutaj polatać i zobaczymy, jak wygląda obraz z kamery i jak wygląda ta aplikacja po samej aktualizacji. Mam 10 minut do nagrania, spoko, ustawimy sobie w 2.7K, będzie 26 minut w tej chwili. Możemy śmiało nagrywać, startujemy w takim razie, słuchajcie. Tak, trochę wieje i też są ptaki tutaj w okolicy, tak jak wiele osób pytało o te ptaki. Będziemy lecieli w tamtą stronę, to jest dokładnie dolinka, tylko chciałbym być wyżej. Chciałbym być na wysokości około 20 metrów, żeby ta próba miała wartość pod kątem merytorycznym, tak jak teraz. Lecimy. Jest lekko niedoświetlony obraz. Leciutko sobie gimbalem skręcimy. Zobaczymy, jak się całość spisuje. Ptaki mnie gonią. Lecę w trybie Cine Smooth. Mam filterek ND32 założony. W tej chwili jestem na 150 metrach. Nie będę leciał dalej niż jakieś 500-600, bo to nie ma sensu. Ale widzę, słuchajcie, że cały czas aplikacja odpowiada i ona odpowiada dobrze. Nie mam tutaj żadnych obiekcji, jeżeli chodzi o działanie. Działam pod iOS-em i jestem leciutko w dole, mógłbym jeszcze wstać. Natomiast w tej chwili jestem tak skierowany, żeby to lepiej widzieć. Jesteśmy na prawie 400 metrach. Ja chciałbym leciutko skręcić i dolecieć do drogi. Tak jak mówiłem, nie będę nad tymi polami leciał aż tak bardzo daleko, bo co prawda tutaj żadne samoloty nie latają. Jesteśmy w terenie bardzo rolniczym. Natomiast nie chciałbym tutaj specjalnie ludziom przeszkadzać. Dolecimy do tej drogi. Jestem na 600 metrach. Tu bardzo ładnie widać wszystko i sygnał jest cały czas świetny. Teraz się zwrócimy troszeczkę w stronę lasu i za chwilę będę miał odniesienie już do nas i wrócimy. Moim zdaniem jest ok. Przy drzewie jeszcze chciałbym poćwiczyć ekspozycję i sprawdzić, jak wyglądają ustawienia. Ja w tej chwili mam minus 0,3 i parę rzeczy sprawdzimy, jeżeli chodzi o ustawienia ekspozycji. Ale jak widzicie, tu jest wszystko ok. I on naprawdę pięknie nam tutaj się zachował. Tu jestem przy tamtej kępie, widzę ją dokładnie. Słychać samolot, który jest może na jakimś, kilku tysiącach metrów. Ale słychać, że tędy przelatuje. Ja w tej chwili się ustawiłem tak, żeby być prawie w naszą stronę. Troszeczkę ominiemy te wszystkie zagajniki i dopiero skierujemy się lekko w prawo i będziemy wracali. Ale jak widać, tu jest naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o sygnał. I cały czas mam pełen zasięg, pomimo, że słuchajcie, jestem w takim miejscu, że tym samochodem jestem jakieś 3 metry, może 2 metry pod poziomem terenu, nad którym latam. Tak, i teraz delikatnie sobie skierujemy drona w prawo. Chciałbym odnaleźć... Tak, jeszcze kawałek. Teraz kierujemy się w naszą stronę. Jest hala, ale ja bym chciał jeszcze tutaj, zanim dolecimy do nas, ustawić się w kierunku drzewa. Także jak widzicie, ciągłość sygnału jest cały czas i mam, może nie pełen, ale 4 kreski. Dobra, to co chciałem uzyskać, to skierować się na to drzewo. Przed nami. Tak, i może ze słońcem się skierujemy. Gonią mnie cały czas ptaki, ale nic się nie dzieje.
Wiele osób o to pyta. One odganiają i faktycznie bawią się z dronem, ale rzadziej atakują. Po tych opadach są bardzo duże zniszczenia, jeżeli chodzi o zboże. Widzicie, co tutaj się dzieje. I teraz zrobimy sobie taki eksperyment. Dobra, tak jak teraz. O ten obraz mi chodziło. Leciutko cofnę się. Tak jak teraz, żeby mieć ten obiekt w planie. Trochę wyżej może. I teraz ustawmy sobie dwie rzeczy. Przede wszystkim chciałbym ustawić control i tutaj sprawdzić, czy my mamy... Tak, jeden tab to jest unlock i lock ekspozycję, a podwójny to jest recenter gimbal. Spróbujmy. Teraz ustawiam ekspozycję, podwójny gimbal. Tak jest. Świetnie. Ok, i to, co tutaj mamy, to jest inna forma ustawienia kompensacji ekspozycji w tej wersji oprogramowania. W tej chwili jest neutralna. Ja ustawiam zwykle minus 0,3. Tak jak teraz. Dobra, ustawmy jako neutralną w tym danym miejscu. I to, co chciałbym zrobić dalej, to sprawdzić, czy jest jakaś inna forma jeszcze ustawienia ekspozycji. Otóż, jeżeli kliknę na ekran i przytrzymam, to mogę kierować gimbalem z pozycji miniacza góra-dół. Tak? Przytrzymuję i steruję palcem w dół lub w górę. Natomiast blokady tutaj nie wyczuwam ekspozycji w ten sposób. Podwójne kliknięcie nie działa. Pojedyncze kliknięcie, może to jest pomiar światła, ale raczej nie działa. I teraz blokada ekspozycji w ten sposób. Też nie mamy żadnego sygnału. Ja tutaj pod iOS-em nie mam żadnego komunikatu o tym, że ekspozycja jest w danej chwili zablokowana. Nie mam takiej opcji. Ktoś pytał mnie o to, jak jest z blokadą ekspozycji w trybie manualnym. Tam już z założenia jest ekspozycja zablokowana. W tej chwili mamy dosyć mocno prześwietlone. Zdejmijmy przede wszystkim ISO na setkę. Już jest trochę lepiej. W tej chwili mamy lekko prześwietlone. Możemy, tylko że filterek jest 32, ale jest oświetlenie dość mocne. Możemy dać na 1,8. Jest neutralne, tak jak teraz. Mamy 5600, 2.7K i to jest to nagranie, które można zrobić. Także pod tym względem, jeżeli chodzi o ustawienia ekspozycji, zmieniło się to i muszę powiedzieć, że zmieniło się to w takim dziwnej formie, bo nie jesteśmy informowani o tym, że ekspozycję mamy zablokowaną w danym miejscu. Ok, teraz jestem na 55 metrach. W porządku. To, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, bo teraz nagrywam fragment tego, to jest download trimmed. Spróbujmy przejść do kawałka naszego nagrania, takiego jak ten. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Możemy ściągnąć na urządzenie albo całe to nagranie 25-sekundowe, ono trwa 25 sekund, albo sobie przyciąć. W takim razie przytnijmy. I to się zmieniło w stosunku do czego? Zmieniło się to w stosunku do Mavica 2. Dotąd powiedzmy, że tylko tyle chciałbym ściągnąć. Download. W tym momencie ściągam tylko ten fragment, który mnie interesował. To jest fantastyczne. Ściągnięte i zobaczymy sobie, jak to wygląda. Done. Jest. Przejdziemy teraz do pamięci urządzenia. To jest to. 11 sekund jest tylko ściągnięte. Świetnie. O to chodziło. Genialnie. Oczywiście mamy jeszcze ustawienia dodatkowe mapy, ale tutaj możemy sobie przechodzić pomiędzy widokiem mapy i to jest też dość ładnie zrobione i bardziej funkcjonalne niż było wcześniej. Możemy tutaj zmniejszyć to albo przejść do samego kompasu, czyli do tego, jak to wygląda. Tutaj widzicie, jest odniesienie w stosunku do punktu startowego samego drona. Ale póki co ja nie odczuwam tutaj żadnych komplikacji, jeżeli chodzi o rwanie sygnału. Nie wiem, czy to jest związane z Androidem, natomiast muszę wam powiedzieć, że tutaj u mnie jest naprawdę w porządku. Jestem na 55 metrach i zobaczcie, jak to wygląda. Jest naprawdę ok i nie mam żadnych komplikacji, jeżeli chodzi o zakłócenia sygnału.
I to jest, słuchajcie, krótki przegląd z mojej strony, także ja nie odczułem tutaj żadnych komplikacji. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że latam na iOSie, czy latam w takich miejscach, które są bardziej bezludne, ale tutaj nie mam żadnych komplikacji, jeżeli chodzi o całość i wszystko przebiega naprawdę dobrze. Oczywiście mogę sobie pozwolić też na latanie stosunkowo dalej, ale w zasięgu wzroku ciągle widzę to, co się tutaj dzieje. Będziemy teraz wracali do stadniny i to jest wszystko, co chciałem dzisiaj przekazać. Także dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie kciuki. Pamiętajcie oczywiście o darmowym warsztacie, który mam dla Was w prezencie. Filmowanie dronem. Można go ściągnąć, czy można dołączyć do niego za free. Jest dostępny już ponad 2300 osób dołączyło do tego warsztatu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Ja wracam do tej dużej hali. To jest nasza ujeżdżalnia. Pozdrawiam Was i dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!